Witam serdecznie w drugiej części naszego aniołka. Dzisiaj zrobimy sobie koronę oraz skrzydełka. Zaczynamy od tej korony, takiej aureoli rozbudowanej. Robimy 26 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26. Zamykamy sobie w kółeczko, wbijając się w pierwszy słupek i robimy oczko ścisłe. Staramy się, żeby ten łańcuszek był w miarę prosto, żeby się nie skręcał, ponieważ tutaj w każde oczko łańcuszka teraz będziemy wbijać pół słupki, czyli oczko łańcuszka na pierwszy słupek i w każdym oczku łańcuszka robimy pół słupki. Wbijamy się i robimy pół słupek. I tak robimy naokoło. Kiedy już mamy skończone, wbijamy się tutaj w pierwszy słupek, pół słupek, przepraszam, robimy oczko ścisły. Jeśli ktoś nie będzie chciał robić korony, może zostawić sobie tą jako taką zwykłą aureolę. Mam tutaj, pokażę. O, i może być jako zwykła aureola tutaj przykleić. Jeśli ktoś robi koronę, to robimy dalej. Dobrze, mamy tutaj zakończony pierwszy, drugi rząd. Teraz oczko łańcuszka i pięć. Tutaj oczko łańcuszka będzie jako półsłupek i pięć słupków na łuk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pomijamy dwa półsłupki, wbijamy się w trzeci i robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pomijamy dwa, wbijamy się w trzeci, robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pomijamy dwa, wbijamy się w kolejny, robimy półsłupek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pomijamy dwa półsłupki, wbijamy się w trzeci, robimy półsłupek. I jeszcze raz, raz, dwa, trzy, 4, 5, pomijamy 2, wbijamy się w trzeci i robimy półsłupek. O. I mamy teraz takie łuczki. Z oczek łańcuszka. Kiedy mamy zrobione te 5 łańcuszków, obracamy naszą koronę w drugą stronę, czyli będziemy tak jakby teraz rząd wracający robić. Oczko ścisłe pod łańcuszkiem, 3 oczka łańcuszka na słupek i oczko łańcuszka na łuk. I tutaj robimy 5 słupków, każdy przedzielony oczkiem łańcuszka. 3, 4 i 5. Bez żadnych oczek łańcuszka przechodzimy od razu na drugi łańcuszek i tutaj robimy 5 słupków, każdy przedzielony oczkiem łańcuszka. I teraz znowu obracamy naszą koronę pomiędzy tym pierwszym teraz a drugim
słupkiem robimy oczko ścisłe, oczko łańcuszka na pół słupek i 4 oczka łańcuszka. Pół słupek następnym pomiędzy znowu słupkami. Raz, dwa, trzy, cztery. Pół słupek pomiędzy kolejnymi słupkami. Raz, dwa, trzy, cztery. Między kolejnymi słupkami. I teraz tak, pół słupek pomiędzy tymi grupami 5 słupków i pół słupek pomiędzy pierwszymi znowu w kolejność. Tak jak robiliśmy w sukience aniołka. 4 oczka łańcuszka, pół słupek pomiędzy słupkami. Raz, dwa, trzy, cztery, pół słupek pomiędzy słupkami. Raz, dwa, trzy, cztery, pół słupek pomiędzy słupkami. Tu mamy już koniec naszych słupków, czyli pół słupek pomiędzy grupami tych 5 słupków i pół słupek już pomiędzy słupkami. I tak robimy sobie na około. Kiedy zrobimy już wszystkie te pęteleczki, robimy oczko łańcuszka tutaj na końcu i odcinamy niteczkę. I tak wygląda nasza korona. I potem będzie, jak Wam będę pokazywać, jak przykleić, więc można zostawić sobie tak. Oczywiście to będzie wszystko usztywnione, ja tylko tak pokazuję. Albo zrobić sobie koronę taką, tu przyklejamy i taka korona jako korona może być. O. I tak też może być, albo po prostu zostawić sobie i tak będzie to fajnie pasowało do skrzydełek. To już sobie zrobicie jak chcecie. Dobra, mamy rączki, mamy sukienkę, mamy koronę, czyli teraz jeszcze nam brakuje skrzydełek i pokażę Wam jeszcze, jak zrobić to malutkie serduszko czerwone do aniołka i w trzeciej części będziemy przyklejać, łączyć. Znaczy ja Wam jeszcze pokażę tutaj w tym filmiku, w tej części krochmalenie i rozpinanie może. A w trzeciej części będziemy sobie łączyć tego aniołka. Czyli prawdopodobnie jutro się ukaże filmik. Zobaczymy. Więc zaczynamy od pętelki. I 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 oczek łańcuszka. Wbijamy się w pierwsze oczko i robimy oczko ścisłe. Mamy taki malutki tutaj co mi się tu porobił. Dobrze, zaczynamy jeszcze raz. 5 oczek łańcuszka, zamykamy w kółeczko i będziemy robić słupki. 3, 4, 5. Wbijamy się. O, i robimy oczko ścisłe. Mamy taką małą pęteleczkę. I w tej pęteleczce robimy tak. 3 oczka łańcuszka na słupek i 3 oczka łańcuszka na łuk. Narzut. Słupek w kółeczko. 3 oczka łańcuszka. Słupek, kółeczko. 3 oczka łańcuszka, słupek, kółeczko. I tak sobie robimy, aż będziemy mieć 8 słupków. Czyli mamy tu raz, dwa, trzy, cztery. Czyli jeszcze dorabiamy 4. Mamy już nasze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 słupków.
trzy oczka łańcuszka i raz, dwa, trzecie oczko wbijamy się i robimy oczko ścisłe. Następnie oczko ścisłe pod łańcuszkiem, trzy oczka łańcuszka na słupek i jeszcze jeden słupek, trzy oczka łańcuszka na łuk i jeszcze dwa słupki w tym samym tutaj miejscu. Raz i dwa. Przechodzimy od razu pod następny łańcuszek i tutaj robimy tą samą sekwencję, czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka i dwa słupki. Raz i dwa. I takich motywów, dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki, robimy 6. Nie robimy wszystkich 8, tylko robimy 6 tych. Czyli tu mamy 2, czyli jeszcze raz, 2, 3, 4. Tutaj dwie muszą zostać wolne. Teraz jak mamy już wykonane te wszystkie grupy, odwracamy robótkę i tutaj tak, oczko ścisłe na następnym słupku, musimy dostać się pod łańcuszek i oczko ścisłe pod łańcuszkiem. Trzy oczka łańcuszka na słupek, oczko łańcuszka na łuk. I teraz robimy 5 słupków, znaczy teraz już 4, przedzielone oczkiem łańcuszka. W sumie, żeby było 5 słupków w tym jednym motywie takim. Raz, dwa, trzy, cztery, oczko łańcuszka i piąty słupek. Tu żadnych oczek łańcuszka, od razu przechodzimy pod kolejny tutaj łańcuszek między tymi słupkami i robimy słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek i oczko łańcuszka, słupek. 5 słupków, każdy przedzielony oczkiem łańcuszka i między tymi grupami nie ma żadnych oczek łańcuszka. Od razu przechodzimy na następny motyw. I mamy już skończone. I teraz będziemy robić znowu te pętelki z 4 oczek. Obracamy robótkę. Oczko ścisłe tutaj pomiędzy słupki. 4 oczka łańcuszka i pół słupek pomiędzy kolejnymi słupkami. 4 oczka łańcuszka, pół słupek pomiędzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pół słupek pomiędzy. Na każdym tym naszym tym takim motywie mamy 3 te pętelki. Pół słupek tutaj pod tym łączeniem i pół słupek pomiędzy słupkami. Raz, dwa, trzy, cztery i pół słupek pomiędzy słupkami. I tak robimy sobie naokoło. Mamy już zakończone. Obracamy robótkę. I tym razem musimy dostać się tutaj na ten środkowy, na tą środkową pętelkę. Czyli tutaj przez wszystkie oczka musimy zrobić oczka ścisłe. Trzecie oczko ścisłe i oczko ścisłe pod łańcuszkiem. I teraz będziemy wykonywać podwójne słupki, czyli 4 oczka łańcuszka na podwójny słupek i 2 oczka łańcuszka na łuk. Dwa razy nitka na szydełko, wbijamy się w tą pętelkę, przeciągamy przez dwie i przez dwie. 2 oczka łańcuszka, 2 razy nitka na szydełko i podwójny słupek.
przez dwie i przez dwie. Dwa oczka łańcuszka przerwy i znowu podwójny słupek. I tych podwójnych słupków ma być 5. Przez dwa. Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz 3 oczka łańcuszka przerwy między tymi grupami. 2 razy nitka na szydełko i w tym trzecim, w tej trzeciej pętelce, w drugiej pętelce z 3, tej środkowej, robimy ten sam motyw, czyli 5 podwójnych słupków. Między podwójnymi słupkami 2 oczka łańcuszka, a pomiędzy tymi grupami tych 5 podwójnych słupków 3 oczka łańcuszka przerwy. Tak wyglądają nasze skrzydełka do aniołka. To jeszcze nie koniec. Teraz będziemy robić pętelki z 4 oczek. Więc obracamy robótkę. Oczko ścisłe robimy pod łańcuszkiem. I oczko łańcuszka na półsłupek. Teraz 4 oczka łańcuszka i półsłupek pomiędzy kolejnymi podwójnymi słupkami. 4 oczka łańcuszka i półsłupek pomiędzy następnymi. 4 oczka łańcuszka, półsłupek pomiędzy tymi ostatnimi. I teraz 4 oczka łańcuszka, półsłupek pod tym łańcuszkiem trzyoczkowym, tak z boku. 4 oczka łańcuszka i pod tym samym łańcuszkiem jeszcze jeden półsłupek. 4 oczka łańcuszka, półsłupek już pomiędzy podwójne słupki. 4 oczka łańcuszka, półsłupek pomiędzy słupkami. 4 oczka łańcuszka, półsłupek pomiędzy. 4 oczka łańcuszka, półsłupek pomiędzy słupkami, podwójnymi słupkami. 4 oczka łańcuszka, półsłupek pod łańcuszkiem, tym trzyoczkowym. 4 oczka łańcuszka i półsłupek jeszcze raz pod tym łańcuszkiem trzyoczkowym. 4 oczka łańcuszka i już tutaj pomiędzy podwójnymi słupkami. I tak wygląda ten rząd. Robimy same pętelki, czyli cały rząd będzie w tych takich małych pętelkach. Tutaj robimy 2 półsłupki pod łańcuszkiem. I tak kontynuujemy ten rząd do końca. Już nasze skrzydełka ładnie wyglądają, zobaczcie. Teraz znowu kolejny rząd, znowu będziemy robić podwójne słupki, więc obracamy robótkę. I teraz musimy dostać się na ten środkowy, na środkowy, środkową pętelkę, więc znowu oczka ścisłe robimy. I trzeci. I pod łańcuszek. 4 oczka łańcuszka na podwójny słupek. I tutaj czekajcie chwilę, czy też 2 oczka łańcuszka przerwy, podwójny słupek, znowu robimy tutaj 5 podwójnych słupków oddzielonych 2 oczkami łańcuszka. Raz, dwa, podwójny słupek. Ile my tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. 2,
i piąty podwójny słupek. Teraz tutaj też nie robimy żadnego oczka łańcuszka, od razu dwie nitki na szydełko. Pomijamy tutaj dwie pętelki i wbijamy się w ten tutaj tak jakby środkowy na tym łańcuszku. Czyli wbijamy się tu, pomijamy dwie pętelki i tutaj robimy to samo. Czyli 5 podwójnych słupków, 2 oczka łańcuszka, tu mamy trzeci podwójny słupek, czwarty podwójny słupek i piąty podwójny słupek. I teraz znowu 2 razy nitka na szydełko, pomijamy dwie i znowu tak jakby znaleźliśmy się na środku w tej trzeciej pętelce z tego motywu i tutaj robimy to samo. Czyli robiąc te grupy po 5 podwójnych słupków, pomijamy tutaj dwie te pętelki i w trzecią wbijamy się i robimy te podwójne słupki. I tak robimy sobie naokoło. I kiedy mamy już ten rząd skończony z tymi podwójnymi słupkami, został nam jeszcze jeden rządek tych malutkich czterooczkowych pętelek. Więc obracamy robótkę, oczko ścisłe pod łańcuszkiem i oczko łańcuszka na półsłupek. 4 oczka łańcuszka na łuk, półsłupek pomiędzy kolejnymi podwójnymi słupkami. Półsłupek tutaj pomiędzy, raz, dwa, trzy, cztery, półsłupek pomiędzy i tutaj półsłupek pomiędzy tymi motywami i półsłupek pomiędzy podwójnymi słupkami. 4 oczka łańcuszka, półsłupek pomiędzy, 4 oczka łańcuszka, półsłupek pomiędzy, 4 oczka łańcuszka, półsłupek pomiędzy i tutaj półsłupek, tu jak łączenie dwóch motywów, półsłupek pomiędzy podwójnymi słupkami, 4 oczka łańcuszka i tak robimy sobie do końca. I nasze skrzydełka są skończone. Tutaj oczko łańcuszka, odcinamy niteczkę, oczywiście później te wszystkie niteczki ja tutaj pozostawiałam w tej koronie, jak i w tych skrzydełkach trzeba odciąć. I tutaj mamy skrzydełka gotowe, oczywiście przyklejamy je tymi szpicami do góry, ja wcześniej myślałam, że to tak się na dół przykleja, o. A to przecież przykleja się tak. O, i tak będziemy przyklejać, ale to za chwileczkę. Tu mamy skrzydełka, rączki tu. I teraz pokażę Wam, jak zrobić to malutkie serduszko, więc przygotujcie sobie inny kolor włóczki. Jak chcecie białe, oczywiście może być białe. Ja będę szydełkować, oczywiście sobie nie naszykowałam, ale będę szydełkować taką różową wełenką cienką, Yarn Art jakaś tam, taka z takich cieńszych, szydełkiem 2 mm, także widzimy się za chwilkę, przygotujcie sobie włóczkę, kordonek, co tam chcecie, jaki kolor i widzimy się za chwileczkę. O, więc teraz robimy serduszko, ja mam tutaj coś mi się poszło. Ja mam tutaj taką włóczkę kolorze różowym i szydełko 2 mm. Robimy sobie magiczne kółko, magic ring, i oczko łańcuszka, żeby mi się nie otworzyło, i w tym magic ring robimy 6 półsłupków. 1
dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Zamykamy kółeczko. Rząd drugi musimy zrobić raz, dwa, trzy, 12 półsłupków, czyli dwa półsłupki w jedno oczko. Mamy jeden i w to samo oczko robimy dwa. Następne oczko robimy dwa. Następne oczko dwa. I do momentu, aż uzyskamy 12 półsłupków. I teraz robimy dwa rzędy po 12 półsłupków, czyli jeden półsłupek w jedno oczko. Jeden. Ja sobie tutaj robię, zaznaczam sobie markerem i wbijamy się w jeden półsłupek i robimy jeden półsłupek. I tak dwa rzędy. Czyli ten i następny po jednym półsłupku każde oczko. Kiedy już mamy te dwa rzędy zrobione, jedną część naszego serduszka mamy. Czyli robimy oczko ścisłe, oczko łańcuszka, odcinamy niteczkę. Odcinamy niteczkę i robimy drugą część taką samą jak to, czyli magic ring, 6 półsłupków, 12 półsłupków i jeszcze dwa rzędy dodatkowe. Słupek na słupku i tam już nie odcinamy niteczki, bo dwie takie czapeczki będziemy łączyć ze sobą. Także zróbcie sobie drugą taką samą. I ja już tutaj mam zrobioną tą część. I na tej części, tutaj gdzie zakończaliśmy teraz, robimy 6 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 6. Teraz bierzemy tą wcześniejszą, co żeśmy robili, część. No i przyczepiamy ją obojętnie, który tutaj półsłupek. Wbijamy się. I robimy półsłupek. I 12 półsłupków robimy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i 12. I tutaj zostało nam jeszcze 6. Nie zaznaczyliśmy sobie tutaj, gdzie robiliśmy 6, ale robimy jeszcze dodatkowo 6 raz. Dwa. Trzy. Cztery. 4, 5 i 6. Czyli tak jakbyśmy mieli jedno okrążenie
zrobione. I teraz robimy jedno okrążenie. Powinniśmy mieć tutaj 24 półsłupki, przepraszam, 24 półsłupki. Więc teraz sobie robimy na około 24 słupki. Pierwszy półsłupek i tutaj musimy sobie zaznaczyć, żeby wiedzieć, czy mamy dobrze, żeby nam jakieś krzywe serduszko nie wyszło. Więc tu sobie zaznaczamy i robimy półsłupek w półsłupek, 24 półsłupki powinny nam wyjść w tym okrążeniu. Więc raz robimy sobie na około jeden półsłupek w jednym półsłupku. Mamy 24 słupki w rzędzie i teraz będziemy zmniejszać do 18, czyli 2 półsłupki, półsłupek w półsłupek. Czyli mamy tak, jeden półsłupek, zaznaczamy. Jeden półsłupek, jeden półsłupek, drugi półsłupek w drugi półsłupek i tutaj zmniejszamy. Czyli z dwóch robimy jedno. I znowu dwa półsłupki po kolei i zmniejszamy tutaj. Jeden i dwa. I znowu raz. Dwa i zmniejszamy. Raz, dwa i zmniejszamy. I robimy sobie tak do końca. Kiedy już mamy te 18 półsłupków zrobionych, teraz wykonujemy jeden rząd półsłupek na półsłupku. Czyli 18 półsłupków powinniśmy mieć. I tu bez żadnych zmian, jeden rządek, wykonujemy sobie półsłupek na półsłupku. Ja już na tym etapie wypełniłam sobie serduszko tą kulką silikonową lub watką, jak tam robicie. Bo tutaj już będziemy coraz bardziej zwężać i po prostu będzie trudniej tą kulkę silikonową włożyć, więc tu już troszeczkę wypełniłam. I teraz znowu będziemy zmniejszać do 12, czyli półsłupek na półsłupku i zwężamy. I znowu półsłupek na półsłupku jeden i zwężymy. I zwężamy. Znowu półsłupek na półsłupku i zwężamy serduszko do 12 półsłupków w okrążeniu. Kiedy mamy zrobione 12 już półsłupków, to znowu tak jak w poprzednim okrążeniu, znaczy w poprzednim, dwa okrążenia wcześniej, robimy po jednym półsłupku w rzędzie. Czyli będziemy mieć 12 półsłupków. 1, 2, 3, tu mamy 4, 5, 6, 6, no zróbcie sobie tak półsłupek na półsłupku. I teraz jak robiliśmy sobie ten rząd, to teraz będziemy zmniejszać tak, żeby zostało 6 półsłupków, które potem będziemy zszywać, więc teraz zmniejszenia robimy razy 6. Więc mamy tak. Raz,
sobie zaznaczamy. Raz. Dwa. A. Potem będzie trzy. Trzy. Cztery. Cztery. Pięć. I dwa nam zostały. Czyli tu będzie. Raz. No, to zróbcie sobie. Bo coś mi tu nie chce wejść szydełko. A jest, dobra. I tu mamy 6. O, mamy 6. Wyciągamy niteczkę. Odcinamy. I teraz sobie bierzemy igłę. Oczywiście tu igły nie mam, więc za chwilę do Was wrócę i zszyjemy sobie serduszko. No, ja już tutaj zrobiłam i teraz będziemy zszywać za tą zewnętrzną pętelkę. Pytamy. Żeby troszeczkę wydłużyć serduszko. Jeśli Wam brakowało trochę tej kulki silikonowej, to możecie sobie, to trzeba, no to wcześniej trzeba było sobie wypełnić resztę. I tutaj gdzieś w środek. Schować niteczkę. Ucinamy. I serduszko dla aniołka jest zrobione. I teraz pokażę Wam, jak ja przypinam te części do aniołka. Oczywiście bez rączek i bez tutaj, bez tej części. Samo to. Ja krochmale wódzę. Ługa ta niebieska, bez rozcieńczenia, bez wody. Przygotuję sobie miseczkę, to na czym będę rozpinać, szpileczki. Pokażę Wam, jak rozpinam, więc widzimy się za chwileczkę. Dobrze, kochani, mam tu przygotowane już wszystko. Teraz zwykła taka ługa. Wlewamy sobie troszki do miseczki. I teraz tak, moczymy skrzydełka. Odciskamy dobrze. Kładziemy. I tutaj aniołka wystarczy tylko tą sukienkę całą wymoczyć w tej łódce. Odciskamy. Odkładamy. I została nam jeszcze korona. Koronę też moczymy. Odciskamy, żeby nie było nadmiaru tego, tej ługi. I odkładamy. Ja sobie tylko umyję ręce i zaraz pokażę Wam, jak nakładam. Do usztywnienia sukienki aniołka ja używam butelki plastikowej owiniętej folią, uciętej na długość akurat tej sukienki, żeby potem jeszcze
kawałkami tutaj, szpileczkami przypiąć do podłoża, żeby ta sukienka fajnie się tak rozchodziła. Więc teraz ja sobie ją nasunę na butelkę. Trzeba tutaj ładnie to wyprostować, naciągnąć, nie odcięłam niteczki. Żeby nam aniołek prosto stał. I teraz mamy tutaj, mam taki piankowe puzzle. I teraz po prostu stawiamy naszego aniołka na butelce i szpilkami przypinamy za ten środkowy, tutaj mieliśmy trzy te pętelki, więc za środkową pętelkę po prostu przypinam do puzzla. O, i za trzeci, żeby te dół tej sukieneczki ładnie się tak rozłożył. To sobie przypniecie naokoło. Teraz jeśli chodzi o koronę. Jeśli chcecie, żeby korona była na główce po prostu jako taki wianek, tak, włożona, to tutaj szpileczkami przypinać. Jeśli chcecie, żeby korona była tak, w tą tak, o, w taki sposób, to ja sobie mam taką butelkę z olejku migdałowego, taka malutka butelka, też owijam to folią, nakładam, żeby się zmieściło i po prostu rękami przyklejam tak jakby do tego, do tej folii. O, i w takiej formie to jest, więc jak się potem na główkę założy, to ona będzie tak fajnie się rozkładała jak korona, więc ja usztywniam tak. To się raczej trzyma, bo to się przykleja praktycznie do tej folii, więc to sobie odstawiam. I jeśli chodzi o skrzydełka, tu jest prawa strona, to skrzydełka też bierzemy za tą trzecią tą pętelkę i po prostu rozkładam tak, żeby było widać wzór. O. Formując tutaj po prostu tak, żeby było takie półkole, żeby te skrzydełka były do góry i miały ten taki swoje takie te wycięcie. O. I sobie do usztywniania właśnie tak na steropianie ja używam szpilek tych igieł, nie szpilek, igieł takich, co w aptece się kupuje. To są te igły takie do iniekcji. One nie farbują. O. I mamy nasze skrzydełka. Potem sobie wyrównujemy, żeby było równo. O. Tutaj weźmiemy jeszcze ten to kółeczko, żeby nam. O. I tak nie będzie tego tak za bardzo widać. O. I usztywniamy po prostu to skrzydełka, sukieneczkę aniołka i koronę bez rączek i bez oczywiście serduszka. I tak to odkładam, żeby wyschło. Tutaj możemy jeszcze, żeby ładnie wyglądały wykończenia, te brzegi. O, brzegi. I to na drugi dzień powinno być już sztywne
i w drugiej części pokażę Wam, jak będę przyklejać, jak przykleić, więc będzie to króciutki filmik, jak zamocować koronę i co, jak po prostu wszystko wyszło. Więc widzimy się za jakiś czas. Wy sobie tam zróbcie ładnie. Więc to na razie na tyle w tej części i zapraszam do części trzeciej.